Gol Bartosza Ślusarskiego z rzutu karnego i Krakowia prowadzi na nowo wyremontowanym stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej. Dopiero w 78 minucie faworyzowana ekipa ze stolicy wyrównuje. Marcina Cabaja pokonuje Marcin Komorowski. Przed kibicami bardzo nerwowe ostatnie minuty. To już doliczony czas gry, wciąż 1-1, a w serii w doliczonym czasie przypominamy najbardziej niesamowite końcówki meczów z historii Ekstraklasy. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach i subskrypcjach, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Jesteśmy w sezonie 2010-2011, to zaległe spotkanie pierwszej kolejki, bo podczas gdy inne drużyny inaugurowały sezon, Legia otwierała swój nowy stadion i grała z Arsenalem, ale później przegrała z Polonią w derbach stolicy aż 0-3. No i koniecznie piłkarze wojskowych chcą zdobyć 3 punkty. Jest nowy trener Maciej Skorża, jest sporo nowych zawodników i oczywiście wielkie aspiracje, a także cel, czyli zdobycie Mistrzostwa Polski. No ale ten początek sezonu rozczarowujący, chociaż ta akcja Legii zapowiada się naprawdę dobrze. Mirosław Radowicz z lewej strony boiska schodzi do środka. Ładne zgranie piętą przez Macieja Iwańskiego. Tej ciurczy nie ma. Z powrotem piłka do Radowicza, ale za mocno. I pewna interwencja. Dobre wyjście Marcina Cabaja i piłka w rękach golkipera Pasów. Z tej nieźle zapowiadającej się akcji, dobrze wyglądającej akcji legionistów, niewiele wynika. A tymczasem pan Daniel Stefański odgwizduje rzut wolny pośredni. Arbiter, który do dziś się pracuje przy meczach Ekstraklasy, uznał, że Marcin Cabaj przetrzymywał piłkę w rękach dłużej niż przepisowe 6 sekund. No i będziemy grali na gwizdek. Rzut wolny pośredni z obrębu pola karnego. Niesamowita szansa dla Legii tuż przed końcem meczu i na nic zdadzą się protesty piłkarzy Krakowi. Cieszą się kibice Legii. Raz jeszcze patrzymy na tę sytuację, no ale to już moment wybicia z tego miejsca, z którego wykopywał piłkę Cabaj. Będzie wznawiana gra na gwizdek, bo tak pokazał też Daniel Stefański. Rzut wolny pośredni już za chwilę i będzie szansa być może dla Macieja Iwańskiego. To on ustawia piłkę, zresztą ten skład Legii Warszawa w tamtym sezonie był naprawdę niesamowity. Jędrzejczyk, Wawrzyniak, Komorowski, Wrdoliak, Iwański, Szałachowski, Radowicz, no wiele, wiele nazwisk piłkarzy, którzy z Legią przeżyli mnóstwo fantastycznych momentów. I Wica Wrdoliak ustawił piłkę, Wrdoliak do Iwańskiego, Maciej Iwański do bramki, Marcin Cabaj wściekły, nawet się nie ruszył, nawet nie zdążył z interwencją, piłka posłana po ziemi, przy słupku i szaleństwo na trybunach w Warszawie. Legia prowadzi 2-1 po bardzo kontrowersyjnej decyzji Daniela Stefańskiego po rzucie wolnym, pośrednim, świetnie wykonanym przez Macieja Iwańskiego. Musnął piłkę Wica Wrdoliak, a Iwański uderzył idealnie, tak że Marcin Cabaj nie był w stanie interweniować. Popatrzmy, zupełnie obok muru, tuż przy słupku. No i legioniści wygrywają to spotkanie 2-1, bo to była ostatnia akcja tego meczu, bo zaraz po wznowieniu gry pan Daniel Stefański kończy to spotkanie, ależ wściekły jest Marcin Cabaj na to wszystko, co się wydarzyło. Wściekły był też po meczu trener Krakowi Rafał Ulatowski. Pasy ten sezon rozpoczynają od 2 porażek. Legia po przegranej z Polonią wygrywa w niesamowitych okolicznościach z Krakowią. Ostatecznie w rozgrywkach 2010-2011 Krakowia zajmuje 14 miejsce, ostatnie dające utrzymanie, natomiast legioniści nie zdobywają mimo wielkich oczekiwań Mistrzostwa Polski, przegrywają walkę o tytuł z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław, ale tutaj Maciej Skorża po tym meczu żegnany przez kibiców owacyjnie, wielka radość legionistów, którzy pokonują Krakowie 2-1. Dajcie znać w komentarzach końcówki, jakich niesamowitych meczów chcielibyście jeszcze zobaczyć na oficjalnym kanale Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.